przystępujemy do punktu 4.8. Ustalenie rozkładu godzin pracy aptek krakowskich obowiązującego w 2014 roku. Szanowni Państwo, jest to projekt uchwały Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, w imieniu której głos zabierze koleżanka Lucyna Madej. Bardzo proszę. Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych przyjęła głosie przekonującym pozytywnie zaopiniowała ten projekt. Dziękuję uprzejmie. Zarząd nie wnosi uwag do projektu uchwały komisji. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Ja się chciałam zapytać. Koleżanka Kruściem, bardzo proszę. Tak, będę za chwileczkę głosować, ale chciałam zapytać, bo jest to projekt, znaczy opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta na ustalenie rozkładu godzin. Czy to są jakieś inne rozkłady godzin, czy to są takie rozkłady godzin, które służą po prostu mieszkańcom? Komisja na podstawie na pewno tych uchwał, co podjęła tą projekt tej uchwały, więc chciałam zapytać, jakie są te rozkłady godzin. Czy rozumiem, że one są takie, że są apteki, które będą całodobowe, czy tam właśnie są uwzględnione w tym projekcie uchwał? Takie pytanie merytoryczne, żeby mi komisja odpowiedziała. No właściwie od ubiegłego roku niczym się nie różnią. Są wytyczone apteki, które są całodobowe, są apteki, które mają dyżury na terenie nowej, bo to się nie zmieniło na centrum i to samo, co było w zeszłym roku, co w tym roku jest. Na stronie internetowej tam dokładnie są godziny, wszystko, ale pokrywa się z tym, co było do tej pory. Nie umniejszono, nie powiększono. To znaczy, proszę Państwa, nie jest, opiniujemy zarówno zarządzenie prezydenta miasta Krakowa w sprawie trybu uzgadniania zmian w rozkładzie godzin pracy krakowskich aptek ogólnodostępnych w 2014 roku, jak również projekt uchwały Rady Miasta Krakowa autorstwa prezydenta miasta Krakowa w sprawie ustalania rozkładu godzin pracy krakowskich aptek ogólnodostępnych w 2014 roku. I tutaj to jest. I proszę Państwa, i na tym pracowała Komisja Zdrowia. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nowej Hucie są dwie apteki. Proszę na Centrum bardzo. A i na Kazimierzowskim. Całodobowe. Albo jest więcej, to do południa. To znaczy tak, apteka dbam o zdrowie osiedle Centrum A blok 4 oraz apteka całodobowa Remedium osiedle Kazimierzowskie 37. To są znaczy, jeżeli, bo ja absolutnie no też korzystam z tych aptek, nie o to mi chodziło, tylko na przykład jeżeli ja biorę naszą uchwałę i mam uchwała Rady Dziedzicy w sprawie ustalenia rozkładu godzin, ale tak naprawdę przecież nasza Rada Dziedzicy nie ustala rozkładu, tylko opiniuje te, które zostały przedstawione przez i co jest w paragrafie zaopiniować pozytywnie. Projekty, tak, no ale właśnie w tym sprawie ustalenia, czyli my teoretycznie nie ustalamy tego jako Rada Dzielnicy, my po prostu opiniujemy. Ale problem jest postawiony przez prezydenta na Radzie Miasta ustalenie rozkładu godzin pracy aptek krakowskich, a w paragrafie pierwszym naszej uchwały piszemy, że opiniujemy pozytywnie te dwa projekty. No właśnie. No właśnie. Dla mnie nie jest to takie czytelne. To znaczy, no ja rozumiem, że gdybyśmy my mieli jakiś wpływ na to, jakie... Możemy negatywnie zaopiniować. Możemy i zaproponować cztery uwagi. Dobrze, dziękuję bardzo. Ponieważ nie ma jakichś negatywnych wniosków czy innych propozycji. Biurokracja tak naprawdę. Proszę Państwa, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania.
Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Podjęliśmy uchwałę jednogłośnie. Dziękuję Państwu uprzejmie.